W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kontrolerach MIDI. Opowiem, do czego one służą, jak je można wykorzystać i na co zwracać uwagę podczas wyboru kontrolerów. Zaczynajmy! Wiecie, czym są kontrolery MIDI, wiesz? Tak. No jest to na przykład takie urządzenie, bądź takie. One tak naprawdę nie wydobywają ze siebie żadnego dźwięku, aż się uderzam. Nie wiedziałam, że to nie wydaje dźwięku samo z siebie. Jedyny dźwięk to... To jest dźwięk, który to wydaje, bądź jak wezmę i walnę, wiesz, o stół. To są dźwięki, które wydaje taki kontroler MIDI, bo one służą po prostu tak jak na przykład klawiatura czy myszka do kontrolowania, tylko do konkretnych zastosowań jak programy. Nie wiem, na przykład w Abletonie można wykorzystywać pusha, który będzie kontrolował tak naprawdę większość parametrów. Można dodawać efekty, zmieniać ustawienia w tych efektach, dodawać instrumenty tylko za pomocą tego, nie korzystając w ogóle z klawiatury ani z myszki, można praktycznie wszystko zrobić. Urządzenie, które wysyła sygnał do komputera i daje informację dla komputera, że wcisnęliśmy właśnie przycisk wyzwalający nutę C i w tym momencie komputer odegra nutę C na wybranym syntezatorze bądź jakimś wirtualnym instrumencie. I tak samo jest z padami, one mogą być przypisane na przykład do perkusji bądź do jakiegoś instrumentu i tylko gdy jest podłączone do komputera, jest odpowiedni program, to działa. Tak samo jest z pokrętłami. Do czego tak naprawdę te rzeczy służą, do czego można je wykorzystać? Z klawiaturą jest to chyba oczywiste, bo służy ona do grania, ale podczas wybierania klawiatury trzeba zwrócić uwagę jeszcze na parę rzeczy, które warto jakby w niej mieć. I tak mamy na przykład klawiatury ważone, półważone i tak zwane syntezatorowe. Najczęściej w tych klawiaturach do 61 klawiszy będziemy mieli do czynienia z syntezatorowymi, maksymalnie spółważonymi i to oznacza, że one nie są tak twarde i tak nie mają takiego systemu jak na pianinie, że jak wciskamy, to te klawisze jakoś tam są, nie wiem, mocne, ale one tutaj po prostu lżej chodzą, nie wchodzą tak głęboko. I jeżeli ktoś grał na pianinie wcześniej, to może być zdziwiony, bo no, to po prostu takie klawisze chodzą jak w keyboardzie, a w emulacji pianina mielibyśmy ważone. Tylko, że to zazwyczaj są takie 88 klawiatury klawiszowe. Są też 61, ale rzadziej. No i one już znacznie więcej kosztują. Jest tak, że jak lekko wciskasz klawisz, no to cichy dźwięk masz. Ding, ding, a jak trzaśniesz, to głośno strzela, bo jest czułość velocity. Jeżeli klawiatura ma właśnie funkcję velocity, to jest czuła na tą dynamikę nacisku. Jeszcze jest coś takiego jak aftertouch, czyli jak wcisnę i na przykład sobie będę tutaj dociskał ten klawisz, to wyczuwa, że ja dociskam go. Warto na to zwrócić uwagę, bo to naprawdę do improwizowania czy tam grania na żywo to będzie świetne, no bo jeżeli nie ma velocity, no to nieważne jak klikniemy, to sama jest głośność, dynamika dźwięku, to jest nudne. I tak samo jest w padach, mamy te velocity, aftertouch, poza tym są pokrętła, noby, pokrętła, jak zwał, tak zwał, no i są w sumie dwa główne rodzaje. Mamy takie, które są jakby skończone, czyli takie potencjometry, że przesuwamy odtąd do końca i to już jest skończone. No i rodzaje endless, czyli tak naprawdę można kręcić cały czas. Różnica pomiędzy dwoma pokrętłami jest naprawdę duża. Spójrzcie, że jeżeli mam przeciwlegle ustawione, czyli nie w takiej samej pozycji potencjometry, to ruch spowoduje, że w pewnym momencie nagle mi przeskoczy w moją wybraną wartość parametr. Natomiast jeżeli skorzystam z pokrętła nieskończonego typu endless, to w każdym momencie, w którym by ten parametr nie był ustawiony, nawet jeżeli go myszką przesunę, to mogę z niego zacząć korzystać w dowolnej po prostu chwili. Jestem w tej samej pozycji, także te nieskończone są znacznie lepsze.
A jeżeli chodzi o ilość pokręteł, no to najlepiej minimum 8, jeżeli komuś potrzeba, bo zazwyczaj po 8 parametrów jest przypisywanych, na przykład w Abletonie jako macro control, czy w Massive mamy po 8. W kontrolerach MIDI znajdziecie też suwaki znane ze stołów mikserskich i tak naprawdę są dwa rodzaje. Pierwszy działający tak jak potencjometr, po prostu przesuwamy i on łapie ten parametr, ale są też jeszcze zmotoryzowane suwaki, które działają na automatyzację, więc jeżeli parametr w DAW jest zautomatyzowany, to gdy odtwarzamy dźwięk, to te suwaki też będą się przesuwały i to już jest znacznie wygodniejsze do miksowania. Nie zapominajcie o tym, że do wielu kontrolerów dodawane są płyty z oprogramowaniem, darmowym oprogramowaniem, na przykład w postaci syntezatorów, efektów, instrumentów wirtualnych, a nawet DAW. Pierwszym z nich jest sama klawiatura, gdzie mamy tylko klawisze, może maksymalnie jakieś 2-3 przyciski. Później mamy padowe, coś w stylu MPC, gdzie tak głównie mamy pady do wystukiwania rytmu, ale też na nich możemy grać melodie. No i jakieś tam dodatkowo kilka suwaków. Są też kontrolery DJ-skie i jeszcze kontrolery combo, w których tak naprawdę mamy wszystko. Mamy klawisze, pady, suwaki, pokrętła, przyciski. Wszystko możemy za ich pomocą zrobić. No i tak naprawdę sami musicie sobie odpowiedzieć, czego potrzebujecie. No bo nie zawsze potrzebne każdemu jest combo, bo jeżeli ktoś tylko grać sobie, no to po co mu te niepotrzebne wcale może będą mu te suwaki czy pady. A czasami po prostu też jest wygodniej mieć to na oddzielnych kontrolerach, ale już kto co woli. Ja korzystam tylko tak naprawdę z dwóch kontrolerów. Mam Alesis V61, klawisze, no i pusza, który obsługuje tak naprawdę wszystko, co można ustawić w Abletonie, także więcej tak naprawdę mi niepotrzebne, bo fajnie będzie, jak w komentarzach napiszecie, z jakich kontrolerów korzystacie. Może to komuś ułatwi wybór. To wszystko na temat kontrolerów. Cześć! Już w kolejnym odcinku opowiem o słuchawkach studyjnych, tylko pod żadnym pozorem nie subskrybujcie kanału, bo wtedy będziecie o tym wiedzieli pierwsi.